Oczywiście mówię o tym regionie. Tak, myślę, że może w telewizji mnie zatrudnią. Ja żyję jeszcze. Wjedziemy do środka wulkanu. Kilka słów na temat opon, które zakupiliśmy. Zamykaj. Spadaj. Na ogniu. Na ogniu, tak. Elegancko. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Meldujemy wam, że nasz van stanął w miasteczku Tatvan, położonym nad jeziorem Van. A jak to miejsce wygląda? Wygląda to tak. Piękne jezioro, końca nie widać. Słuchajcie, promenada. Miasto tętni życiem, ponieważ jest okres wakacyjny, jak wiecie. Obok restauracja, wypożyczalnia rowerów, bo wjedzie tutaj piękna ścieżka rowerowa. Czaj można wypić za 10 lir, czego już dawno nie widzieliśmy takiej ceny. Tak, ale my nie będziemy się nad tym miastem i nad tym jeziorem na razie rozwodzić, ponieważ zabieramy was w miejsce, które mam nadzieję wyrwie was z butów. I nas. Ale zanim tam pojedziemy, mamy kilka spraw do załatwienia, dlatego właśnie się tu zatrzymaliśmy, także lecimy. No, lecimy dalej. A teraz szybka aktualizacja pogody. Z racji tego, że miasto i jezioro znajduje się na wysokości ponad 1600 metrów nad poziomem morza, to jak widzicie jest pięknie, słonecznie, ale jest chłodno. 24-25, czasami 28 stopni. A mówię to dlatego, żeby ludzie, którzy będą chcieli tu przyjechać, mieli mniej więcej pogląd, jakie są tu temperatury w lipcu. Aktualizujemy wam tą pogodę i ja coraz częściej czuję się jak taka pogodynka. Tak myślę, że może w telewizji mnie zatrudnią gdzieś niedługo. Na pewno. Gdzie ten nasz van się podział? Wodę udało nam się znaleźć bardzo szybko. Jesteśmy w okolicy meczetu, zresztą słyszycie. I muszę wam powiedzieć, że nawet tutaj na południowym wschodzie Turcji nie ma problemów z wodą. W tym miejscu akurat mamy szczęście, bo nie musimy nosić pojemnikami, a możemy podłączyć szlał. A przeważnie tą wodę trzeba tankować z naszych zbiorników, niestety. Oczywiście mówię o tym regionie. Tam na południu, gdzie byliśmy wcześniej, to zazwyczaj w ten sposób tankowaliśmy wodę za każdym razem. Może jeszcze nie jestem tak bardzo zarośnięty. Ale najbliższe dni, może tygodnie spędzimy w takiej dziczy, że może już nie być fryzjera, więc lepiej się obciąć. Tak, dokładnie. O, właśnie, widzę tutaj jakiegoś. Wygląda tak, powiem wam szczerze, bardzo oryginalnie, praktycznie jak w Anglii, jak w Europie. Taki berber salon. Idziemy. Merhaba. Szybka akcja, Paweł już jest na hotelu. Ronaldo Messi. Ronaldo Messi. Messi or Ronaldo? Mówi? Messi. Żyję jeszcze. Wyglądasz jak jakiś faraon. Powiem wam szczerze, że to było chyba najlepsze obcięcie, jakie kiedykolwiek miałem w życiu. Te wszystkie zabiegi, peelingi, maseczki, w ogóle odżywki na włosy. Paweł był w szoku. Ja zresztą też, ja byłam zazdrosna, ale no tak, potwierdzam. To najlepsze obcięcie, naprawdę, jakie miałeś w życiu. Po prostu Paweł teraz tak wygląda, że się chyba z nim umówię na randkę. No, idziemy na jakiegoś kebaba. Nie, żartuję. Słuchajcie, za to wszystko zapłaciłem 400 lir. Także naprawdę, no, normalnie fryzjer 200, ale za te wszystkie zabiegi dodatkowe 200 wydaje mi się, że cena adekwatna do usługi. Dokładnie, naprawdę, tym bardziej, super, że to fryzjer nagradzany w wielu konkursach, jeden z lepszych fryzjerów w Turcji, jak się okazało, także... Tak, pokazywał nam wszystkie medale, puchary, no po prostu szok i niedowierza. W ogóle chłopaki chcieli mi zmienić kolor włosów. Na szczęście udało się tego uniknąć. Chcieli Pawła przefarbować na czarno. Okazało się, że mają tutaj szampon nawet do koloryzacji. Tak, Turcy dbają o siebie, słuchajcie. No, byłem w szoku. Dobra. No, ale pozostaniesz blondynem. Będę blondynem. Co za droga. Myślisz, Paweł, że droga na miejsce, do którego zmierzamy, będzie równie okropna? Nie, mam nadzieję, że będzie ładniejsza. Aczkolwiek myślę jednak, że będzie gorsza. Będzie trudna na pewno, to już słyszeliśmy.
A propos drogi, którą pokonaliśmy jadąc nad jezioro Van, to był to chyba najgorszy odcinek w Turcji, jakim kiedykolwiek jechaliśmy. I nie chodzi mi tutaj o nawierzchnię, choć równie pozostawiała wiele do życzenia, tylko bardziej mi chodzi o temperatury. Jechaliśmy w 42 stopniach i na dodatek tego wszystkiego złapałem dwa kapcie po drodze. Jeden udało mi się naprawić na stacji serwisowej, na stacji paliwowej, był akurat wulkanizator. No a drugą niestety musiałem w tym upale zmieniać przy drodze. No i tyle. I słuchajcie, kupiłem dwie nowe opony, ale pokażę Wam, jak one wyglądają i co to za firma, już na miejscu. Widoki były przepiękne, krajobraz półpustynny, mnóstwo bizonów, traktorów mijaliśmy po drodze, po prostu jak okiem sięgnąć, wszędzie rosła pszenica. Poczytaliśmy sobie na ten temat i okazało się, że region ten, który Kurdowie nazywają Kurdystanem, dostał duże dotacje od rządu i po prostu doprowadzono wodę do pól i w tym momencie jest to obszar, z którego wysyła się najwięcej pszenicy w Turcji. Prawie najwięcej pszenicy w Turcji. Niesamowite widoki po prostu. Cudownie było. Cały czas się pniemy pod górę. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby dać oddech Ciapkowi. No i podziwiać te piękne widoki, bo po prostu są nieziemskie w tej okolicy. Jedziemy na górę Nemrut Dagi. Ale nie martwcie się, nie na tą, na której byliśmy ostatnio. Nie zgubiłem tam ani sandałów, ani kroksów, ani nic. Niczego. Nie musimy się garderoby. Po nic wracać. Nie. Po prostu nazywa się ta góra tak samo, a dokładnie jest to wulkan. Jedziemy na wulkan i wjedziemy do środka wulkanu. Do krateru. Co to będzie się działo? Masakra. Wjechaliśmy na 2200 metrów i cały czas się pniemy do góry. Pewnie zaraz zdobędziemy polskie rysy. 2400 coś. 2446 chyba. Droga zmieniła się z takiego gładkiego asfaltu na jakiś bruk. No ale na razie jest jeszcze dosyć szeroka, także spokojnie się nią jedzie. O, i kończy się bruk. Zaczyna się szuterek. Paweł, żeby nie było tak jak w Maroku, że na 3000 zostaniemy bez drogi. Ścieżce. Oby nie. Jednokierunkowy jeszcze w dodatku. Był to jakiś ośrodek narciarski, jest wyciąg. No warunki muszą być znakomite. Zobaczcie, jaki ten wulkan, krater ma piękne, równe zbocza. To jest przykryte śniegiem, to musi być tutaj niezła jazda. Mamy cały czas na górę. 2300. Nie mów, Paweł, że będziemy wjeżdżać z tą rzeczką, którą tam widzę na ten wierzchołek górki. Nie, kochanie, to jest odpływ wody. A, już się przestraszyłam, że to jest nasza droga. Najlepiej na wulkan Nemrut wjeżdżać od czerwca do września, bo ponoć od połowy października do połowy maja leży na szczycie śnieg. Nawet teraz jeszcze widzimy tam na szczytach gór okolicznych śnieg. Piękny widok na jezioro Van się rozpościera. No po prostu cudna trasa. Pięknie, ja się chciałam napić, proszę. Ciśnienie wystrzeliło mi wodę z butelki. Wjeżdżamy do krateru wulkanu. Masakra, kurde, pierwszy raz jestem ciapkiem w kraterze. Ja jako kierowca zawodowy wjechałem do krateru. Pierwszy raz w swoim życiu. Widok jest spektakularny. To jest po prostu coś zjawiskowego. Jest pięknie zielono teraz. Kurde, ale cudnie. Oficjalnie witamy Was z krateru wulkanu Nemrut nad jeziorem o tej samej nazwie. Udało nam się nawet znaleźć miejscóweczkę z pięknym widokiem. I ja nie wiem, czy się tam nie wykąpię dzisiaj. Może. Słuchajcie, mówili nam, że można tu zaliczyć bliskie spotkanie z niedźwiedziem.
I tak trochę zastanawialiśmy się, czy zostać na noc, ale przed chwilą właśnie takie spotkanie mieliśmy. W ciągu dnia podeszły tak blisko samica z dwójką młodych, także ja nie wiem, co tu się będzie działo w nocy. Paweł nie zdążył nagrać, ale ja nagrałam tak dosłownie chwilę komórką. No w szoku jestem, że podeszły tu, mimo że naprawdę jest tu dosyć duży ruch. Bo my stanęliśmy niedaleko takiego parkingu, gdzie każdy tu podjeżdża, odjeżdża, no popatrzy na jezioro, zrobi parę zdjęć. Tak, wyrzucają tam też śmieci, także jest tam trochę jakiegoś tam jedzenia zdechłego i podejrzewam, że one się nauczyły tu przychodzić. Pewnie do tego jedzenia, ale może wieczorem przyjdą znowu. No mam nadzieję, jednak jak oni niedźwiadka na wolności zobaczyć, to coś wspaniałego. No ja nie mogę uwierzyć w ogóle, gdzie jestem. Niedźwiedzie, krater w ogóle, jeziora. Mam taką głowę nabitą, że aż po prostu muszę trochę ochłonąć. Droga nie była zła. Niedźwiedzie też nie takie straszne. Ale mnie przeraża fakt, że nie jest to wygasły wulkan. Jest jedynie uśpiony. Oczywiście jego ostatnia erupcja była w 1650 roku naszej ery bodajże. A sam wulkan ma około miliona lat. No, i największe erupcje występowały 250 tysięcy lat temu. No mam nadzieję, że nie obudzi się, jak będziemy tu nocowali, bo chcemy zostać. No, słuchajcie, ewenement, przespać się w kraterze wulkanu, coś niesamowitego. Ja cały czas się nie mogę otrząsnąć, jak widzicie, Monika wszystko będzie wam opowiadać dzisiaj. Ja jestem w szoku. Tak, także właśnie te 250 tysięcy lat temu, kiedy były największe erupcje, wypłynęło tutaj 60 kilometrów lawy. Zatkała ta lawa jakiś tam odpływ, dopływ rzeki Van bodajże i tak powstało wtedy jezioro Van. Dokładnie, dzisiaj możemy je podziwiać. Alkaliczne jezioro na świecie, ale o tym jeziorze opowiemy wam później. Później, w następnych odcinkach, jak będziemy już nad jeziorem Van. Na razie mamy tutaj dwa jeziora, także jedno to jest właśnie Nemrut, a drugie to jest Il. Il? Tak się mówi. Ligulu. Nazwa wulkanu pochodzi od imienia władcy, który władał tym terenem w 2100 roku przed naszą erą, a nazywał się król Nemrut. Nimrod. I dlatego wulkan Nemrut, jezioro Nemrut, ono ma jeszcze jakąś inną nazwę, ale już w tej chwili nie pamiętam. Bojul, czy coś takiego. Bojul Gulu Turcy po turecku. Go nazywają. No jest tu 5 jezior w sumie, ale to jest największe. Dla mnie najbardziej spektakularnym i najbardziej widowiskowym miejscem w tym całym wulkanie jest wszystko naokoło. Czyli ta kaldera, tak? Kaldera, właśnie. Ona się wznosi na wysokość, bodajże w najwyższym punkcie ma 2900 metrów. My zjechaliśmy teraz na 2200, także wyobraźcie sobie, że jeszcze tutaj gdzieś jest 600 metrów do góry. Także no to jest po prostu niesamowite. Tak, średnica kaldery to jest chyba 7000 metrów kwadratowych, także jest ogromna. Powstała ona oczywiście po zniszczeniu stożku wulkanu. No wszystko to, co było w środku, wybuchło i zostało tylko to, co jest naokoło. Trochę się też zapadło, niesamowite. I powstały jeziora i piękne doliny, teraz są zielone. No jest cudownie, cudowne miejsce po prostu. Tak się cieszę, że tu przyjechaliśmy, bo prawie to przeoczyliśmy, ale dzięki właśnie lokalcom, których spotkaliśmy. No, przypomnieli nam o tym miejscu. Tatpan, oni bardzo nam to polecali. Cieszę się, że ich spotkaliśmy na naszej drodze. Dokładnie. Jezioro Bojul Gul, bo tak ono się rzeczywiście nazywa, ma głębokość 155 metrów i jest drugim co do wielkości jeziorem kraterowym na świecie i największym jeziorem kraterowym w Turcji. Podobno jest zasilane ciepłymi wodami, które wypływają źródełka z nadnie, ale nie sprawdzimy tego, bo nie zanurkujemy na te 155 metrów. A teraz jaka jest ta woda tu blisko? Teraz ta woda jest właśnie zimna. Tu sprawdzam i jest zimna. Ale jest drugie jezioro, w którym woda jest podobno cieplejsza i to dużo, dużo cieplejsza. Chłopaki poprosili nas, żeby ich nagrać. Będą na filmie. O, proszę bardzo, jacy są chętni do nagrywania. Tutaj chłopaki spędzają wolny czas nad brzegiem jeziora, przyjeżdżają sobie, piją kole i rozprawiają o różnych rzeczach. Okej, guys! Też o kuler! Gule, gule! Wszyscy tu piknikują i piją kole. Właśnie nas tu pan jeden też na kole zaprosił, więc... Okej. Okay.
Zdecydowaliśmy, że zostajemy tu na noc. Mieliśmy sobie podjechać na to drugie jeziorko, ale tyle ludzi nas zagadało po drodze, że już po prostu słońce zaszło. Zimno się zrobiło. Naprawdę na tych ponad 2000 temperaturka po zachodzie słońca spada bardzo szybko. No i tak sobie z Moniką tutaj siedzimy, jemy i wypatrujemy na niedźwiadki. Już widzieliśmy dwa, sobie tu przeszły, ale jakoś tak szybko się schowały w krzaki. Monia, niedźwiedź! Zobaczcie. Faktycznie są tu niedźwiedzie. Przez okno zobacz. Jak cię sunę. Niedźwiedź. Jaki piękny. Coś tam buszuje. Chodź. Chodź. Ja. Zamykaj. Spadaj. Uciekaj stąd. Zamknij za mną. Nie, spoko, przychodzi. Matko. Nie wychodzi. On jest wielki. Nie wychodzi. Nie wychodzę, tam po raz. O, stanął sobie. No, słuchajcie, widzieliśmy niedźwiedzie. Koło naszego wana. No to było po prostu niesamowite. No był tak blisko, przeszedł koło nas. On tu jest. Ale jest, jest. Cały czas go gdzieś tam słychać. Noskiem węszy. Dziwne to jest uczucie, bo tak w sumie nie wiemy, jak one tak reagują na ludzi do końca. Tak troszeczkę strach chodzić po tych krzakach. Ale jak na razie spokój. Ja. Patrzy się. Niesamowite. Pierwszy raz mamy kontakt z niedźwiedziem w dziczy. Kurde, te niedźwiedzie są wszędzie. Słyszycie, co się dzieje? Jakiś tu idzie znowu. Oj, oj, oj. Nie, bo z małymi. Mama z małymi. Oj, spadł. Jej. Patrz. Mama z dwójką młodych. Ojej, jaki słodziacze. Ja myślałem, że on do nas idzie. W pewnym momencie się tak obrócił po prostu. Się spojrzał na nas i tak zaczął iść w naszym kierunku. O matko. A na szczęście poszedł w dół. Każdy głaz teraz mi się będzie kojarzył z niedźwiedziem, kurde. Fajnie zobaczyć, ale z pewnej odległości. Mhm. Dobra, no. Takie przygody. W kraterze wulkanu Nemrut. Kurde, no niesamowite po prostu. Chyba się chowamy do wana, zamykamy wszystkie okna. Drzwi oczywiście też. Nie puszczamy żadnych zapachów. No, dokładnie. Dobrze w sumie, że wcześniej obiad sobie odgrzeliśmy, to teraz już tych zapachów tyle nie ma. Mhm. No, super, super doświadczenie. Moniczka, co ty z tych nerwów wzięłaś się za robotę? Tak. Ojej, biedulka. No, nocka minęła nam całkiem spokojnie. Niedźwiedzie krążyły tu cały wieczór wokół naszego wana. To słuchajcie, to było niesamowite uczucie. No, ja taki trochę niespokojny byłem potem przez tę całą noc, bo tak bałem się, że gdzieś tam pazurkami będą próbowały wydłubać jakąś uszczelkę albo gdzieś urwać wycieraczkę. Nie wiem, się oglądałem tych filmików kiedyś z safari, jak ludzie tam jeżdżą samochodami po safari, takimi, wiecie, zoo, gdzie można wjechać samochodem. Jakoś tak sobie spałem bardzo czujnie. A ja właśnie nie. Myślałam, że właśnie będę spała czujnie, ale spałam bardzo twardo. Jakiś tylko zwierz nam przebiegł po dachu, ale to raczej niedźwiedź nie był. No nie, bo raczej by się ten dach trochę pogiął. No dobra, kilka słów na temat opon, które zakupiliśmy.
Założyliśmy je oczywiście na tył, są to dwie sztuki. Firma to Laufen X-Fit Van. Opona jest wyprodukowana na Węgrzech. No jak może część z Was już słyszała, że opony na Turcję są mocniejsze niż te na rynek europejski. Tak nas też zapewniano w warsztacie, że ta opona jest dużo mocniejsza niż tą, co mieliśmy wcześniej, czyli Michelin Agilis Cross Climate. Indeks nośności tej opony to jest 121/119. Poprzednia opona miała 115/113, czyli wydawałoby się, że opona jest faktycznie mocniejsza. Czy tak będzie? Zobaczymy. Nie wiem za bardzo, co mam teraz zrobić, może Wy mi doradzicie. Te dwie opony były już do wymiany, to już była ostateczność, musiałem kupić nowe. Te dwie z przodu, co mam, to jeszcze tak myślę, że do Polski dojadę. Ale nie wiem, czy kupić w Turcji dwie takie same, po prostu te Laufen i założyć na przód i mieć już święty spokój, czy w Polsce wymienić na 4 sztuki Michelin. Tylko że no wiecie, ja za te zapłaciłem 9500 lir, to nie jest tania opona. Za dwie sztuki oczywiście. Tak, no i teraz co, mam kupić znowu 4 sztuki nowe Michelin, a z tymi dwoma co zrobię? Mam problem, no to jest opona letnia, Michelin jest czterosezonowa, ale no niby ta jest mocniejsza, robiona na rynek turecki. Także wydaje mi się, że na tych, mimo że to są letnie, to ja więcej na nich przejadę niż na tych czterosezonowych Michelin. I z Moniką zauważyliśmy jeszcze jedną rzecz, że na tych oponach jest mniejszy hałas w kabinie. Nie wiem dlaczego tak się stało, ponieważ te opony są na tyle, ale naprawdę jest dużo ciszej w kabinie. No nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach. Może Wy mi doradzicie, co zrobić. A tak w ogóle to właśnie chcieliśmy Wam powiedzieć o naszej paście. No, zainspirowani kuchnią w Gaziantep. Zgrillowaliśmy dwa bakłażany w naszym piekarniku. Tak, miała to być taka pasta baba ganoush bodajże. Tak. Z bakłażana grillowanego i tahina i czosnek. Ale że tego bakłażana było niedużo, a mieliśmy trochę już gotowane cieciorki, to zrobiliśmy taki miks. Po prostu dodaliśmy do tych dwóch bakłażanów dwie łyżki tahiny i może tak szklankę ciecierzycy. Szklankę ciecierzycy gotowane i do tego sól, pieprz. Dwa ząbki czosnku. I po prostu wyszło tak i kumin. Smaczne. Sól, pieprz i kumin. Tak. Wyszło przepyszne, tak przez przypadek. To my jemy, a po śniadanku zabieramy Was na drugie jezioro, które podobno jest ciepłe. Ciepłe, bardzo ciepłe. Dlaczego? Musimy to sprawdzić. Nie wiem, czego Monika tak popędziła do tego jeziora. Chyba myśli, że się pokąpię, tak jak na Termopilach. Jesteśmy na miejscu, jest to jezioro Ligul, niedaleko całkiem od jeziora Nemrut, w sumie z 2 minutki samochodem jechaliśmy, a sceneria zupełnie inna. No ja jestem w szoku, całkiem inny kolor, nie? Dokładnie, takie turkusowe, po prostu przepięknie na tle tych zielonych gór, no i podobno jest ciepłe, latem ma 60 stopni. A zimą 40, także no jakby był czołg do dyspozycji, to w zimę po tych zaspach można było tu dojechać i spędzić fajnie czas. Idziemy no, ale sprawdzić czy tak jest? Wodę. No, nie wiem sam. Zimne. Normalnie zimne jezioro. W ogóle nie jest ciepłe, jest zimne. Tak jak normalna woda w jeziorach. Jedno co czuję, to pod nogami czuję gorące kamyki. I tu widzę są bulbonki, takie wylatują. Wszędzie jest pełno takich bąbelków. O! Tu gorąca woda normalnie leci. Z racji tego, że ten wulkan nie jest wygasły, tylko jest uśpiony, cały czas pod ziemi wydobywają się jakieś gazy. Tak jak tutaj widzicie, bąbelki lecą. No i to podgrzewa wodę. I tu w tym bajorku jest naprawdę gorąca. Ojejku! No słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo, ale ta woda leci naprawdę gorąca spod ziemi. Chyba by herbatkę zaparzył. Wszędzie widać właśnie te bąbelki. Woda jest jakby musująca. Nawet słychać, jak ona sobie tak musuje jakby. Tak, szczególnie tutaj, zobaczcie, w tamtym miejscu jak wylatują. Jakby jakiś płetwonurek pływał pod wodą. Niesamowite. Trzeba się trochę pomoczyć, bo woda tego jeziora zawiera mnóstwo minerałów, które są dobre dla zdrowia. Można podobno też tą wodą leczyć niektóre schorzenia.
Także pomoczymy trochę nóżki, może się wykąpiemy. Ale kolor jest obłędny po prostu. Jest to jezioro dużo mniejsze od poprzedniego. Też i płytsze, bo ma chyba tylko 11 metrów głębokości. No tamto miało 150. Także no, pływając tu pewnie można bardziej doświadczyć tych cieplejszych temperatur, no bo gdzieś tam z dna wypływają właśnie te źródełka ciepłe. Ale po prostu pięknie tu jest. Pewnie zauważyliście już, jak dużo rośnie tu drzew liściastych. Otóż jest to ewenement na skalę światową, bo zazwyczaj drzewa liściaste nie rosną na takich wysokościach ponad 2000, około 6000 metrów. A tu jest tak specyficzny mikroklimat, że właśnie jest ich bardzo dużo. Jest zielono, jest wilgotno. Ta wysoka kaldera, te góry otaczające krater wulkanu osłaniają roślinność przed wiatrem i dzięki temu wszystko tak tutaj pięknie rośnie i kwitnie. No i nawet owady tu chyba mają raj, bo po prostu jest taki jeden bęk, gdzie zazwyczaj tak już w wyższych partiach gór nie ma much i tak dalej, a tu po prostu jest tylko non stop. Jedno wielkie bzykanko. Dokładnie. Od samego początku zaintrygowała nas ta budowla i nie wiemy, czy ktoś tu mieszka, czy po prostu można wypić czaj albo coś zjeść, także coś tam się jakiś dymek kopci, więc wygląda na to, że ktoś coś gotuje. No, więc idziemy zajrzeć, co tam jest. Mieszka tutaj pan Fejzi. Mieszka od 6 miesięcy, słuchajcie, sobie w tym szałasie, bo to jak można tak to nazwać. Tak, i prowadzi tu kawiarenkę, robi właśnie nam kawę i czaj. Super, na ogniu. Na ogniu, tak, elegancko. Oczywiście na zimę pan wraca gdzieś do domu swojego, pewnie murowanego, ale w lato tu sobie mieszka. Ekstra. Is it drinking water from lake or you just washing? Washing. 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 From village. Wusia już gotowa, ale zobaczcie, jaki pan tu ma wysłużony tygielek. Nie to co nasz, taki ładny. No okopcony, bo na ogniu jest kawa robiona, także... Ja piję herbatkę. Prosto z żaru. Tutaj u pana można się zatrzymać, pójść w góry. Tam jest wąwóz, idzie się 500 metrów, potem się wchodzi na tą piękną kardelę. I się schodzi na dół. 5 godzin zajmuje. Właśnie tutaj ludzie z Czech przyjechali, żeby pochodzić trochę po górach. Szkoda, że ich nie ma, bo byśmy porozmawiali trochę. 5 godzin podobno trwa przechadzka, więc wyszli rano. Może niedługo wrócą. Może i tak, ale super miejsce. Dobra, usiądźmy sobie, Monia. Jest kawka, herbatka, już gotowe. Okej. Okay. Kawę, sugar inside. Ty? No sugar. Yes. Okay. Spasz. Auf Wiedersehen. To jest niesamowite. Pan nam właśnie opowiedział, że on zna wszystkie te niedźwiedzie, bo 6 lat temu adoptował dwa małe. Znaczy adoptował, no przygarnął, bo znalazł dwa małe. Tak. Matka nie żyła. I zabrał je tutaj i troszeczkę je odchował. Wypuścił je później na wolność. Ale pokazywał nam filmiki, że one cały czas do niego przychodzą. Odwiedzają go, normalnie reagują, bo jak były małe, to nauczył ich, że dwa razy klaskał i one siadały. A teraz przychodzą jako dorosłe i cały czas jak pan dwa razy klaśnie, to one siadają tutaj koło niego. To jest niesamowite. Pokazywał nam filmiki. Coś cudownego. Tak, powiedział, że są łagodne, że właśnie no, nie boją się ludzi, no bo teraz już mają swoje małe też. Tak. Jest teraz chyba... Ile? Cała rodzina. Kilkanaście już tak, jest. To już jest po 6 latach, to już jest cała gromada. Cudownie. Pływają sobie tu w jeziorze, no, łowią sobie ryby. Tam, no, jak wskoczyły rozpędzone do wody dwa duże samce i przepłynęły na drugą stronę jeziora. No, po prostu... W zimę śpią sobie tam wyżej w swoich jakichś tych gawrach, norach. Tak, kopią dziury takie pod ziemią, pokazywał nam pan. A tutaj całe jezioro i las naokoło są pokryte śniegiem. Grubą, kilkumetrową warstwą śniegu. A to mniejsze jezioro całkowicie zamarza, mimo że jest... Tak. Wody są te ciepłe źródełka, no to jednak woda jest dosyć płytka, więc jezioro po prostu jest skute lodem w zimę. No.
Ja idę się wykąpać, bo pan mnie namówił, powiedział, że są bardzo lecznicze te wody i muszę się wykąpać, jak tu jestem i no i idę się wykąpać po prostu. Skoczę do wody, pomoczę się trochę i będziemy jechali. Mm, dokładnie. Coś masz na ząbku, chyba kawę. Kawę, bo to taka mocna ta kawa, że nie będziesz spała całą noc. Jak kisiel. Już jestem cudownie, tak pobudzona. Cudownie, matko. Jak tu cudowne jest miejsce. Pięknie, to się nie mieści w głowie. Jest takie gorące dno i wyciekają takie ciepłe bulbonki. I niektóre kamienie są nagrzane i to jest taki dziwny kontrast, bo woda generalnie jest zimna. Bardzo zimna. I dalej od brzegu, słuchajcie, jest dużo cieplejsza. Ale gruntu już nie ma. O, jak przyjemnie. 2000 ponad metrów, prawie wysokość rys, a ja sobie pływam w jeziorku. Mam nadzieję, że wulkan i kraterowe jeziora wam się podobały, bo nam bardzo. Pawłowi szczególnie kąpiel chyba. Tak, no skradły nasze serca. Te widoki, te jeziora, po prostu cudowna atmosfera i te miśki skaczące wieczorem. Chętnie byśmy tu zostali, ale niestety jedziemy dalej. Z wami się będziemy już żegnać. Jeżeli wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Możecie nas wesprzeć również na profilu Patronite. Jeżeli oglądacie, to też subskrybujcie. No i cóż, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej. Jedzie van. Powiem, że idziemy szukać fryzjera, to powiedz, może nie jestem... Kochani, rozjaś trochę. Jest bardzo ciemno ustawione. Tak mi się wydaje. Moni. Moni.